Cześć, witam na Izbie Otrzeźwień, a w tym odcinku testujemy nowość od Miłosława. A jest to dokładnie Single Hop Saison IPA. Jest to piwo, już Wam mówię, które jest bardzo ciekawe, bo jest uważane na polskim chmielu Oktawia i fermentowane dwoma rodzajami drożdży. Drożdżami winiarskimi oraz piwnymi charakterystycznymi dla stylu sezonu. No, zapowiada się dosyć ciekawie. Przeczytajmy w każdym razie etykietkę. Mieszkańcom Miłosławia nigdy nie brakowało odwagi. Dlatego tworzymy śmiałe receptury i sięgamy po zaskakujące dodatki. Zawsze ciekawi piwa. Ten trunek wymaga godnej oprawy, rzekł nasz piwowar i zrobił się na bóstwo. Sami zdecydujcie, jak wypadł w roli Dionizosa, ale najpierw skosztujcie tego złożonego, rześkiego i owocowego Saison IPA na polskim chmielu Oktawia, które fermentowaliśmy w wyjątkowy sposób. Zarówno drożdżami winiarskimi, jak i piwnymi charakterystycznymi dla stylu sezonu. No i tutaj mamy fajnie opisane, śmiały składnik, drożdże winne Lalwin 71B. IBU 40, ekstrakt 14, alkohol 6. No także zobaczymy, mamy tutaj składniki jeszcze podane. Składniki: woda, słody jęczmienny pilzneński, jęczmienny wiedeński, żytni, pszenica, płatki owsiane, chmiel Oktawia, drożdże Lalwin 71B oraz Belle Saison. No także spoko. Data ważności do 24 stycznia 2020 roku, także dość długa. Otwieramy piwo. Syknęło. Kapsel firmowy Miłosław waży śmiało. No dobra, patrzmy, co mamy w zapachu z butelki. No powiem wam, że jest ciekawie. Są fenole. Jest lekko tak przyprawowo i zapach przywodzi na myśl trochę takie białe wino, bym powiedział. Lekka kolendra. Takie lekkie goździki, bym powiedział. No, dość ciekawie. Przelejmy do szkła, no i zobaczymy, co nam to piwo przyniesie. Piana, jak widzimy, obfita, drobno i średnio pęcherzykowa. Barwa, no, piwo takie półmętne, złote. Także myślę, że barwa jest ok. Jak najbardziej tu wszystko hula. Zobaczmy, co mamy w zapachu ze szkła. Dość ciekawie. Winnie, białe wino, tak jak już mówiłem. Goździki. Kolendra. Przyprawy. Czuć Belgię w każdym razie w tym piwie. No, zapowiada się dosyć ciekawie. Leciutkie banany gdzieś tam, tak w tle. Nie jest źle. Zobaczymy, jak w smaku. Dalej jest lekko winnie. Jest, wyczuwalne są właśnie jeszcze te nuty przyprawowe. Goździki gdzieś tam na dalszym planie. Banany, no już niekoniecznie tutaj. Lekka kontra chmielowa. Słodowość też jest zaznaczona. To naprawdę jest dość ciekawe piwo. Nie można się tutaj przyczepić. Występują też lekkie takie nuty owocowe, owoców w typie... No właśnie, takich białych winogron, właściwie zielonych winogron. Dość ciekawie, naprawdę to nie jest złe piwo. Jest dosyć orzeźwiające i myślę, że w lecie to w sam raz, jak znalazł. Teraz może niekoniecznie, ale w lecie myślę, że to piwo naprawdę może zrobić furorę. Także jestem pozytywnie zaskoczony tym piwem. Także jeżeli piliście to piwo, dajcie mi znać oczywiście w komentarzach. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia.